Witamy serdecznie w programie Rzecz o biznesie. Dzisiaj program jest nietypowy, bo można by powiedzieć modelowy, książkowy, ale nie do końca. Wiktor Czepczyński, współautor książki ABC Ekonomii. To jest właśnie dzisiaj książka, o której dwa słowa chcielibyśmy powiedzieć. ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów. Wiktor Czepczyński, Żaneta Kubczyk, to jest właśnie taka książka. Witam serdecznie w Rzeczpospolitej, w programie Rzecz o biznesie. My w naszym programie często zwracamy uwagę na to, że trzeba edukować, że edukacja jest szalenie ważna. Ale przykłady nie tylko z Polski, z różnymi aferami, począwszy od pewnej kasy z lat 90. po pewien bursztyn, który miał przypłynąć i być nie wiadomo jak złoty. No to okazuje się, że ludzie na, na, dają się naciągnąć. Niestety na różnego rodzaju ofery, a sprawa Bernarda Madoffa pokazuje, że nie tylko w Polsce, ale i w Stanach, i nie tylko ten lud, lud tak zwany niewykształcony, czy ten, który nie jest do końca dobrze wyedukowany, ale również naciągnęli się na Madoffa celebryci, czyli ludzie, którzy powinni coś jednak o świecie finansów wiedzieć. Skąd pomysł na ABC ekonomii? A, pomysł powstał, ponieważ już wcześniej, zanim powstała książka, e Firma jest oprowadziła działania, które miały na celu edukację dzieci z wiedzy ekonomicznej i już właśnie tego innej książki. I ta książka była dla dzieci tak mniej więcej dla czwartej, szóstej klasy mm -hmm. i uznaliśmy, że tę edukację można prowadzić już wcześniej, tylko musimy stworzyć odpowiednie narzędzie do tego. No i właśnie ta książka powstała jako to narzędzie, które umożliwi nam pójść się do dzieci i pokazać im tą ekonomię jako taką właściwie bajkę, w której my będziemy pokazywać im te rzeczy, o które one mogą się zapytać. I to ułatwi taką jakby komunikację z nimi o tych takich podstawowych zagadnieniach, typu, co to jest pieniądz, skąd się bierze pieniądz, co to jest praca, co to są zawody, co to jest wolontariat i no budżet domowy to wszystkie takie, wszystkie takie te rzeczy, które sześciolatek może się zetknąć w domu, a nie będzie od razu wiedział, o co w nich chodzi. No właśnie, a propos sześcio-siedmiolatka. Wracamy z ferii, wracam z, razem z rodziną, rozmawiamy o, o różnych rzeczach, które nas czekają, o pewnych inwestycjach, o pewnych zadaniach, które jak wrócimy do domu to będziemy musieli podjąć. No i w którymś momencie podczas rozmowy na temat pewnej inwestycji, zakupu samochodu, rozmawiamy, analizujemy różnego rodzaju samochody, tak jadąc razem z całą rodziną, po czym moja 7-letnia córka Irmina mówi oszczędnością i pracą, Ludzie się bogacą. Czyli jednak e, jakiś zmysł ekonomiczny wśród dzieci jest, ale ja gratuluję takiego w ogóle pomysłu, żeby e, o ekonomii. Uczyć właśnie za młodu, bo jak wiemy, czym yy yy nasiągnie skorupka no. na, na za młodu, tym trąci na starość, ale dzieci nie, często mają takie podejście, że tak, mleko to jest z kartonu, a nie od krowy, a pieniądze to są z bankomatu, a nie z zarobionych pieniędzy ciężko wypracowanych. Tak, i właśnie jakby ta książka jest po to, żeby nie było takich e, błędów poznawczych, a tak naprawdę okazuje się, że my, my zaczęliśmy książkę tak dla dzieci, które są w zerówce, w przedszkolu jeszcze. Mhm. Prowadziliśmy już działania pilotażowe z trzylatkami i one nas bardzo mocno zaskoczyły wiedzą, jaką już posiadają i nie sądziliśmy, że te, te zajęcia będą tak, tak dobrze, tak dobrze będą przebiegać, mhm. więc nie doceniamy tego, jak dzieci szybko się uczą. Proszę powiedzieć, to jest książka, która jest... Dystrybuowana, ją można kupić w sklepie, bo widzę tutaj taką naklejkę 4 zł z każdego egzemplarza. Książki przekazujemy na rzecz UNICEF Forever Child. Wprowadzamy to dopiero, ponieważ ta książka założenia nie miała być w sprzedaży. Miała być tylko dystrybuowana dla szkół i dla przedszkoli, ale dostaliśmy tak dużo takich prywatnych zgłoszeń, że rodzice chcieliby też kupić tam książkę i mieć ją w domu, bo uważają, że jest fajna, to staramy się teraz otworzyć jakby. Z stronę internetową sprzedawać ją i też tak, żeby właśnie każde cztery ze sprzedaży trafiało na ulicę, w którym mhm. zresztą e, współdziałamy. Ile szkół bierze teraz udział w tym programie? E, mamy 400 zgłoszeń, a obecnie w projekcie bierze udział już 200 szkół, to jest około 13 tysięcy dzieci. Mhm. I jakie są plany? E, bardzo dużo udało się osiągnąć już własnymi siłami, ale teraz Potrzebu będziemy potrzebować partnerstw, żeby móc jak najwięcej z tych placówek zaopatrzyć w te książki, ponieważ e, placówek w Polsce jest e, ogro ogrom, a mhm. jakby fundusze potrzebne do tego, żeby te książki e, dystrybuować są też e, duże. Proszę powiedzieć, czy jest szansa, że taka książka stanie się normalnie oficjalnym podręcznikiem zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej? A... Z tego co mi wiadomo, Ministerstwo Edukacji nie jest zbyt e, skłonne do takich mhm. zmian programowych. E, na pewno, jeżeli by to miało się wydarzyć, musiałoby to zrobić oddolnie. Tak jakby ludzie musieliby stworzyć inicjatywę, że ta książka jest dobra, że ta książka się nadaje i może za parę lat uda nam się wywrzeć presję, że jakaś książka albo w szczególności ta zostanie mhm. wprowadzona. Okej. Okay. To jest oczywiście dla, dla dzieci w młodych, czyli pierwsze kroki w świecie finansów, czyli powiedzmy, że to jest zerówka i 1,3. 3 tak w wielkim skrócie można powiedzieć. A co z dziećmi starszymi od czwartej klasy w górę? Macie A... jakiś pomysł na tych ludzi, na licealistów, bo gimnazje już się pomysł kasują? Na klasy 4-6 był już wcześniej i on już jest zrealizowany, bo używamy innej książki i mamy też mhm. inne, inne materiały do tego. Jest to y, książka Świat Pieniądza, y, którą używaliśmy, nie było naszego autorstwa. I no, ja niedawno skończyłem liceum i pamiętam, mm -hmm. że w liceum był taki przedmiot, nazywał się podstawy przedsiębiorczości i to było chyba przez, nie powiem czy przez jeden semestr, czy przez jeden rok, w mm wymiarze -hmm. godziny, dwóch tygodniowo, to jakby, to nie było dużo wiedzy, to była też taka wiedza typu, ta, taka sucha wiedza, mm -hmm. jakby, no, typowy przedmiot, który jest takim Michałkiem, że przy się czasie wykuć definicję A, B, C i z tego jest odpytywanie na sprawdzianie, więc zero takiego praktycznego podejścia mm -hmm. do tego przedmiotu. Chociaż muszę też oddać honor mojej nauczycielce, która próbowała i dużo zrobiła takich dodatkowych rzeczy, ale wiem, że tak się nie dzieje w każdej szkole. Kto taką wiedzę jest w stanie przekazać tym e, e, młodym uczniom? To są nauczyciele... z książki. No więc właśnie. To są nauczyciele matematyki, to są nauczyciele polskiego. Kto? Wiedzę z książki jest w stanie przekazać każdy. Mhm. Każdy, kto tą książkę przeczyta i e, jest w stanie poświęcić chwilę, tak naprawdę jest, e, może zrealizować te zajęcia, z grupą dzieci, bo te materiały do przeprowadzenia zajęć są dostępne na stronie internetowej. Wystarczy je wydrukować, mhm. wziąć książkę, przeczytać rozdział i dokładnie jest pokazane po kolei scenariusze zajęć, jak mają wyglądać. My też przeprowadzamy je w bibliotekach, w przedszkolach i to wychodzi świetnie, więc nawet bez pomocy jakby wychowawców, mhm. tak, więc tak naprawdę to może być każdy nauczyciel, który Czy się do tego zgłosi. myślicie również o tym, żeby licealistów w jakikolwiek sposób też edukować podobnym podręcznikiem, niekoniecznie komiksem, chociaż komiks to też jest dobra forma przekazywania a, wiedzy. Nie myśleliśmy o tym i też wydaje mi się, że liceum to już trochę późno, żeby mm -hmm. to już jest raczej ratowanie sytuacji, a nie edukowanie, więc wydaje mi się, że jeżeli skupimy się teraz na edukowaniu dzieci, to nie będziemy musieli się skupiać na edukowaniu już licealistów, którzy już będą dużo więcej wiedzieć, jakbyśmy zostawimy to. W rękach szkoły. A proszę jeszcze powiedzieć, jakim zainteresowaniem, jaką macie zwrotkę od tych, którzy, którzy te książki oglądają, czy też książki po prostu wdrażają i uczą tej podstaw tej ekonomii? Zwrotki są niesamowite, wszyscy są jakby zachwyceni, to tak skromnie mówiąc, mhm. bo książka naprawdę jest bardzo przyjemna i bardzo też. Fajnie się ją czyta jako bajkę, więc od rodziców dostałem wiadomość, że właściwie umożliwiła ona podczas takich wieczornych, wieczornego czytania bajek z dziećmi, rozmawianie na takie tematy, które gdzieś powoli trzeba wytłumaczyć, ale właściwie to nie wiadomo, jak tę rozmowę zacząć albo mhm. jak, to, jak to opowiedzieć. No i ze szkół też mamy odpowiedzi, że to jest jakby na tyle fajne, że ten projekt nie wymaga od nich żadnego takiego formularza, że trzeba coś oddać. Oni te książki dostają. I mogą i nie muszą na nic od, 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 odpowiadać. A Aha. często jest tak, że wszystkie takie projekty są obarczone takimi właśnie tam formularzami, które trzeba wypełniać statystykami, a my dajemy taką dowolność. I mimo że to jest ta dowolność, to właściwie mamy bardzo, bardzo dużo ilość odpowiedzi, więc to jest tylko potwierdzające to, jak ten projekt dobrze działa. ABC ekonomii, Szanowni Państwo, Wiktor Czepczyński i Żaneta Kupczyk. Czyli pierwsze kroki w świecie finansów. Nowatorska książka, tego nie wstydzmy się powiedzieć, utrzymana w takim właśnie bardzo luźnym układzie, trochę komiksowym, gdzie młodych ludzi można uczyć, skąd się biorą pieniądze, jak te pieniądze są wydawane. Proszę powiedzieć na sam koniec, jeżeli ogląda nas nauczyciel, który stwierdza: fajnie, ja chcę. Coś takiego u siebie w szkole zrobić. To gdzie ma się kierować do jakiej strony internetowej możemy wziąć A... i y, 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 odwołać? Jeżeli będzie się zrealizować ten projekt w szkole, to może wejść na stronę abcekonomi.edu.pl i tam wypełnić formularz. My wtedy odsyłamy na maila takie dane, które trzeba wypełnić i wtedy już ten cały proces się zaczyna. Wiadomo też powinien się skontaktować z dyrektorem szkoły, ale taką rzeczą, która może przekonać do tego projektu jest też to, że ma on patronat, honorowy patronat kuratora, wielkopolskiego kuratora Oświat. Mhm. Czyli już yy, kuratorium pozytywnie jedno, tak. Wielkopolskie, na ten temat się wypowiedziało. To jest dosyć rzadkim zjawiskiem, ponieważ kuratoria niechętnie takie materiały oglądają i jeszcze niechętnie wystawiają pozytywne opinie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Wiktor Czepczyński, współautor książki ABC Ekonomii, czyli Pierwsze kroki w świecie finansów. E, polecamy tę książkę, bo edukować trzeba nie, jak już mamy wiele, wiele lat, tylko... Od młodej, od młodej generacji trzeba już zaczynać tę edukację. To wszystko dzisiaj w programie Rzeczobisna się Michał Niewodomski. Dziękuję i do zobaczenia.